Witam Ciebie w kolejnej lekcji i tym razem opowiem Tobie o katalogu Skell. Przy tworzeniu nowego użytkownika do jego katalogu domowego zostają skopiowane pliki, które znajdują się w katalogu Skell. Te same pliki, które zostały wyświetlone na ekranie, znajdują się w katalogu domowym użytkownika, na którego konto jesteś zalogowany. W katalogu domowym Agnieszki znajduje się plik bash logout, plik bash rc również się znajduje, jak i plik profile. Wszystkie trzy pliki zostały skopiowane z katalogu Skell. Jeżeli chodzi o plik bash logout, to jest on uruchamiany podczas kończenia pracy w terminalu. Plik bash.rc jest wykorzystywany w momencie, kiedy logujesz się do systemu. Tutaj definiujesz m.in. aliasy. Szczegółowo wszystkie te trzy pliki omówię w dalszej części kursu. Pliki, które znajdują się w katalogu Skell, odnoszą się do wszystkich użytkowników, których zakładasz w systemie. Natomiast te pliki, które znajdują się w katalogu domowym danego użytkownika, odnoszą się tylko do niego i działają w obrębie jego konta. Na temat katalogu Skell to już wszystko. Dziękuję za uwagę.